Niedziela, godzina 10, tak więc startujemy z... Prezentacją ramówki wiosna 2020 z takich najważniejszych rzeczy, co będzie nowościami, bo to chyba wszystkich najbardziej interesuje. Taką naszą największą nowością, takim stałym punktem w ramówce na rundę wiosenną będzie piłkarskie podsumowanie weekendu, i tutaj nie będziemy się ograniczali tylko Wyłącznie do bezleśnicy czwartej Ligi Opolskiej, ale też będziemy zaglądali głębiej tutaj takie. Trzy rubryki, tak bym to określił, e, będą się pojawiały, i to co najciekawsze zdarzy się w weekend e, na upolszczenie będzie zawarte, będzie opisane e, w piłkarskim podsumowaniu weekendu. Drugą nowością będzie e, raport e, meczowy i to będzie taki troszeczkę zamiennik studia e, przedmeczowego, ponieważ e, w raporcie meczowym e, pojawią się e, składy obu drużyn, e, sztaby szkolnictwa. Leniowe, a także składy sędziowskie. Oczywiście nie rezygnujemy w 100% ze studia przedmeczowego, natomiast zostanie ono nieco ograniczone i będzie produkowane tylko i wyłącznie przed najważniejszymi meczami, na których pojawią się nasze kamery, ramówka wideo. No to tutaj nie będziemy poszerzać w niedzielę. O dziesiątej będzie się pojawiał nasz stały program magazyny cała prawda o futbolu w poniedziałki o 11 będzie podsumowanie kolejki bez leśnicy 4 Ligi Opolskiej, a także wywiady pomeczowe, Uważam, że te trzy stałe punkty wystarczą w 100% będzie również ekskluzywny wywiad z, to jest cykl wywiadów. Do Dobrze czytania, tak więc... Y tutaj uważam, że te stałe punkty, jeśli chodzi o opinie innych wystarczą w 100%. Wracamy na YouTube. Tutaj mogę już to oficjalnie ogłosić. Wprawdzie nie będzie tam, przynajmniej na razie, żadnego programu takiego ekstra. Natomiast z tych produkcji, które się pojawią na Facebooku, najciekawsze fragmenty pojawią się na YouTube, tak więc to będzie w formie takiego headline'u, takiej top opinii. Każda top opinia trafi na YouTube'a, tak więc myślę, że to będzie taka fajna odskocznia od tego, aby posłuchać tego co najlepsze, co Najciekawsze, no właśnie, bo jesteśmy w tej chwili w mobilnym studiu i też kilka zapytań dostałem, dlaczego właśnie tak. No i też muszę tutaj uprzedzić, że coraz więcej produkcji wideo właśnie będzie z naszego mobilnego studia, szczególnie przy okazji wywiadów telefonicznych, ponieważ Często jestem w różnych miejscach, nie zawsze mam możliwość e, bycia właśnie w studiu podczas e, nagrania. A nasze mobilne studio, na nasze auto, no, może być całkiem śmiało wykorzystywane do tego typu wywiadów i też stwarza mi mm, taką dodatkową przestrzeń, ponieważ nie, nie muszę czekać, aż do do studia. Mogę zrobić dany wywiad w trasie, tak więc tutaj e, proszę nie być zdziwionym, jeżeli większość materiałów właśnie będzie nagrywana z tego miejsca, no i tak woli zakończenia chciałbym zaprosić na nasz Twitter, na nasz Instagram no i oczywiście na YouTube tak abyście mieli no można powiedzieć pełen przegląd naszych social mediów pierwszy po przerwie zimowej magazyn Cała prawda o futbolu już za tydzień o tej samej porze czyli o godzinie 10:00 tak więc zapraszam powiemy o meczach ćwierćfinałowych opolskiego pucharu Polski tymczasem będę się z państwem żegnał miłej niedzieli i do zobaczenia do usłyszenia